nadszedł ten wielki moment w dziejach moich na Palionowie. Dzisiaj przejdziemy przez wehikuł czasu gdzieś. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jest kolejny odcinek na kanale Szczypson Games. Na kanale Szczypson Plus również pojawiają się odcinki, ale bardzo nieregularnie, więc bardzo za to przepraszam. Ale obiecuję, że za niedługo tam postaram się wrócić na poważnie i wraz z Davikiem zacząć, prawda, robić Lego może. Chcecie Lego? Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście Lego na plusie. W każdym razie, słuchajcie, dzisiaj wielki dzień w naszej historii tutaj na Palionowie, ponieważ wejdziemy w wehikuł czasu. Wiem, że wiele teleportów było i tak dalej, ale takiego wehikułu czasu jeszcze nie widzieliście. Słuchajcie, na samym początku musimy się przygotować do całej wyprawy, więc przygotowanie musi polegać na tym, że musimy odłożyć wszystkie itemy do skrzynki, ponieważ z tego, co słyszałem, to przechodzenie przez ten wehikuł czasu musi się odbyć bez... O kurczę, bez levela też. Bo ja mam też levela. No dobra, musimy całkowicie stracić levela, co oznacza, że musimy się zabić, więc szybko sobie kimnę w wyrku i lecimy skoczyć z jakiejś wysokości, żeby całkowicie levela stracić. Już nie mam żadnych itemów w ekwipunku, więc spoko. Uwaga, musimy wszystko stracić. 3-4. O nie, a stąd w sumie to nie zginę tutaj aż tak szybko. O nie, bo jeszcze... O dobra, kaktus. No przecież to jest to, czego nam brakowało w tym momencie. Kaktusa, który pozwoli nam od razu zginąć. No szybko. To życie się szybciej regeneruje, niż on mi zadaje obrażenia. Co jest? Dobra. Nie mam jabłka, nie? Nie mam, dobra, no to dlatego. Znaczy, zginę. Dobra, jest, uwaga, pół serduszka i... Dobra, udało się. Teraz tylko, żeby nie zebrać tego levela, to jest najgorsze. Dobra, jesteśmy tutaj. Przygotowani jesteśmy do wejścia w wehikuł czasu. Jak widzicie, Dead nam się pokazał na czacie. W każdym razie, czekajcie, no tak, no w sumie nie, no nic nie mogę ze sobą zabrać, więc w sumie to tam lecę od razu z bomby do tego wehikułu, żeby się tepnąć. Nie wiem totalnie, co mam powiedzieć, czy Davik wypowiedział jakąś datę czy coś. Tam z tego, co widzieliśmy w poprzednim odcinku, trzeba wypowiedzieć po prostu jakąś datę, do której chcemy się teleportnąć, więc my powiemy sobie jakąś, po prostu losową, zobaczymy, co się wydarzy. Tutaj było to zamurowane? Wydaje mi się, że to nie było tu zamurowane, dobra, nieważne. Nie będę wnikał i tak... Ej, ja mam levela dalej, co? Jak to się stało, że ja mam dalej level? To... Dobra, nie wiem, zwariowałem w tym momencie. Dobra, uwaga, wchodzimy do środka. Załączamy wszystkie dźwignie, bo chyba tak trzeba zrobić i wypowiadamy jakiś rok, losowy rok. 2300. O kurde, dzieje się. O! Wow! Ej, dobra, zadziałało! O kurde, dobra, przeteleportowało nas. Dobra, jesteśmy w jakimś wehikule czasu. Tutaj tym, tylko... Czemu tu nie można? To są jedyne dźwignie, które otwierają nam drzwi. Jest jakaś skrzynka w ogóle. Ale jak mamy stąd wrócić teraz, jak będziemy chcieli znowu? Jak mamy tutaj rozwalić, prawda? No nie wiem, jak tutaj mamy uruchomić ten wehikuł? Dlaczego tu są jakieś takie... Dobra, nie wiem. Będziemy się tym zajmować kiedy indziej? Pewnie będziemy musieli zbudować nowy wehikuł czasu. Dobra, mamy tutaj jakąś skrzyneczkę. Nie! Flaki! Flaki są z powrotem w Minecraft i porkchopy dostaliśmy. Ej, dobra, no dobra, to jest najważniejsze, to jest najlepszy prezent, jaki mogliśmy dostać w tym momencie na tym serwerku. Co to jest? Ej, jak to wygląda dobrze. Czekajcie, biorę tę skrzynkę, może się nam kiedyś przyda. Ej, ale jak ten... Co to jest za miasto? Jak to wygląda? Co to jest? Ja nie mam tu Optifine'a. O nie, najgorzej. No, ale... Jak to wygląda potężnie, widzicie to? Jakby jakaś... Postać w ogóle, nie wiem. Nie wiem, jak do czego porównać tę postać. Jest taki bohater w Lidze Legend, ale co, jak to wygląda? Jakie ogromne miasto, strasznie. Dobra, czekajcie, schodzę gdzieś tam na dół. Łejku, dzięki temu flakowi tutaj mamy raz, dwa z tym, żeby tam przejść. Jakie to miasto jest ogromne! Strasznie duże jest! Tylko pytanie, czy też tutaj Davik jest, kurczę. Nie wiem, gdzie on jest nawet. Ale... O, jaki globus! Jak to wygląda? Z czego to jest w ogóle zrobione? Ej, jak to... Ej, naprawdę. Powiem szczerze, że nie wiem, co to jest za miasto. Możecie mi napisać w komentarzu, co to jest za miasto, jak ono się nazywa i do jakich czasów nam nastepło. No, wydaje mi się, że do 2300 roku. No i to się by zgadzało z tego powodu, że no to jest takie nowoczesne i tak dalej. Ej, co to było? Davik! O! Davik! O kurde, ja nagle słyszę, że ktoś gwizda, a tutaj nagle ty... Jo, ty po nas w to samo miejsce, ale ja za też masz flaki, stary! Dawaj, piona flakiem. Dobra, super. Ej, stary, no tepło mnie, bo ja wlazłem w ten wehikuł czasu też. Ja też, tak, kurde, to było duże ryzyko. Powiedz mi, czy ty wiesz, co to jest za miejsce?
No wiem, że to było duże ryzyko, ale bez ryzyka nie ma zabawy. Kurde, ja ci powiem tak, ja tylko na tabliczkach, które przeczytałem wczoraj, miałem coś takiego, że to jest miasto, gdzie panuje jakiś potwór. Jeszcze tego potwora nie widziałem, ale może być. Może to jest to. Chociaż to wygląda bardziej jak taki hologram, nie? Nie, to jest chyba przyjacielskie, nie wiem, nie mam pojęcia, stary. A zwiedziłeś już to miasto, czy raczej tak średnio wiesz, co tu się dzieje? Nie, co to, ono jest tak wielkie, nie da się tego zwiedzić właśnie od razu, widzę, to że naprawdę to jest możesz chodzić ogromne. Parę godzin i tak nic tutaj nie zwiedzisz, bo a wiesz, jaki to jest potwór? Widziałeś go, czy nie? Siren Head, nie widziałem. Dobra, brzmi porządnie, ja nigdy nie widziałem Siren Head, nie wiem jak wygląda, dobra, zeskoczyłem tu na dół. Idziemy gdzieś tutaj, nie wiem, pozwiedzać coś? Powiedz mi, co ty tu pozwiedzałeś, bo ja nie wiem, co tutaj, na co to patrzysz. I w ogóle, co to jest za miasto? Czy ono ma, nie wiem jak ono się nazywa. Na razie jestem tutaj dopiero, wiesz, chwilkę. Dobra, czyli no trzeba... Nie jestem w stanie za dużo o tym powiedzieć. Umownie musimy przyjąć jakąś nazwę, Dajwik. Dobrze, a masz jedzenie dla mnie? No jasne, że mam. Masz, proszę bardzo, połowa. O, dam ci nawet większą połowę ci dałem. Dziękuję ci. Poznaj dobroć pana swego. Kurde, szefie, my się obrazimy. Dobra. Co ci tutaj mogę powiedzieć? Nie wiem, czekaj, ja chcę iść zobaczyć tego globusa, bo ten globus wygląda tak porządnie dobrze. Dobra. Wow, no gdyby nie te flaki, to przecież byśmy tutaj nigdzie nie dotarli. Ja by nie wiedziałbym, jak mam tu wejść na górę. Jejku, te flaki to tak ratują życie. No nie wiem, napiszcie w komentarzach, widzowie, kto się cieszy, że flaki są. Co? Lepiej tak zobaczyć tego globusa, albo gdzieś z tamtej strony, no. Dobra. Nie, nawet nie wchodzić na blisko na niego, bo straci ten efekt taki fajny. No dobra, masz. Wow, jak mnie wrzuciło, dobra, no jestem już w miarę blisko. Ej, z czego to jest zrobione w ogóle? Nie wiem, perfekcyjnie to wygląda, nieważne, kichać. W każdym razie chodź, ja bym zwiedził to miasto jakoś. Chodź w tamtą stronę, gdzie ty jesteś? Na dole, widziałem cię przed chwilą. O dobra, no, ja cię widzę, tutaj jesteś. O dobra, lecę za tobą. O dobra, widzę gdzie jesteś. Ej dobra, to chodź tą ulicą tutaj. Na razie pozwiedzajmy na piechotę, nie za bardzo tymi flakami, bo już musimy się rozeznać w terenie, bo ja totalnie nie wiem gdzie jestem. Ja pierwszy raz widzę tak rozwinięte miasto w ogóle w Minecraft, czaisz to? Co to jest? Kto to wszystko budował? Nie wiem. Ale to wygląda trochę jak jakaś fabryka taka, nie? Tu jakieś takie rury, hydraulicze rzeczy. I do wody wszystko, no, tam jakieś... Ej, dobra, no ładnie. Ej, oj! Nie! Stary, tu latające auta mają. Ja, faktycznie! Ej, no, patrz, tu jest jakiś busik jeszcze nawet. Ale jazda, czekaj, wchodzę do środka. O nie da się wejść. Czy ja po prostu nie umiem? Nie, no nie da się. Bo to jest tak się otwiera, że nie wskoczymy tutaj. Czekaj, a jakby tak... Zobacz. A, dobra, już wiem, dobra, wlazłem. No dobrze, tylko teraz tu do domu nie przejdziemy, patrz! Ej, dobra, to jest dziwne. Ale dobra. Dobra, wychodzimy. W każdym razie... Ty, ja mam 4. level! Ej! Skąd? Ty masz jakiś level, czy nie? Nie, zero. Ty miałeś zerowy, jak przechodziłeś przez tak. Wehikuł? Ej, tak. ja miałem 2. Czyli tutaj wszystko pomnożyło się razy 2. Co ty gadasz? Ej, a jakieś itemy miałeś ze sobą? Nie, zaraz. Ja też nie miałem, ej, ale to może działa tak, że jak się coś ma w ekwipunku, to leci razy 2. No. Jejku, jak ja bym wziął wszystkie najbogatsze rzeczy, stary, wszystko co mam, to bym to miał razy 2. Jak chcę. To dlatego było mówione, żeby nic nie brać, no diaksy, no przede wszystkim, no wiadomo, to jest podstawowa waluta. Podstawa. To jest ej, tam jest jakieś 0,2, chodź, widzisz to? Tam na górze, dźwig o numerze 0,2, widzisz to? No. Ej, ale jazdę, to tak wychwyciłem teraz. Nie wiem totalnie o co chodzi z tym 02. Ej, tu jest ciągle noc? Czy tu się robi dzień? Tak, chyba nie, w sumie nie. Nie, no jest dzień, ja byłem normalnie, jak tutaj był dzień. Tak? No, okej, dobra. Bo tak się ciągle jest ciemno i czekaj, gdzie jest księżyc? Zlokalizowałbym go i sprawdził. Ale powiem ci, czy... że to miasto nocą wygląda o wiele ładniej niż za dnia. Ej, tam jest jakiś napis. MTX. Gdzie? To też faktycznie, ciekawe, co to może być. Trzeba będzie rozszyfrować takie rzeczy. Tyle sekretów. No nie, to jest miasto pełne sekretów. Dobra, czekaj, lecę gdzieś w tamtą stronę jeszcze. Tu wszędzie są latające auta. Dobra, powiem ci szczerze, dam teorię, że to jest palionowo za ileś tam set lat. Kurde, nie wiadomo jeszcze, musielibyśmy to jakoś, kurde... No to trzeba by było udowodnić, ale nie wiadomo, no, ale to wysnuję taką teorię. 9, aczkolwiek, 9, 6, wiesz, wydaje 9, mi się, że znasz to. Chodź tu. No czekaj, biegnę 9, tam. 5, 9, 6. Nie liczę tu nawet, że znasz to. No nie licz, bo nie znam.
Ulice są szare jak skroni. Dobra, 9-6, a z drugiej strony jest 3-5. Ej, to może też mieć jakieś znaczenie, nie? Ej, to może jest prędkość. Prędkość nie, tych samochodów ty? Nabytych. Ale to bez sensu, że w tą stronę jest. W tą stronę może szybciej. Się zatrzymał, jak my tutaj przyszliśmy. Może ta. Ej, no tak, no bo te samochody wszystkie w miejscu stoją. No. O kurcze. No to nieźle, to potężnie, czekaj, jakie tu są budynki w duże w ogóle, ogromne to jest. Tak potężne. Ale nie miałeś okazji jeszcze zwiedzić tego całego, co? Co ty, tego się nie da zwiedzić całego, nie no da nie się, no, musimy naprawdę. Stary, no jeżeli tutaj jest jesteśmy teraz. Ty wiesz jak wrócić w ogóle? Bo ja tak szczerze mówiąc, mój wehikuł czasu chyba jest średnio zdatny do tego, żeby go wykorzystać drugi raz. Ja gdzie się pojawiłeś, bo ja wylądowałem no tam na górze. W pomieszczeniu. Nie, ja na górze nie, się. Nie, to ja w środku miasta. A, to ja poza miastem, na górze. Ja także jak podszedłem do krawędzi, to zobaczyłem wtedy tutaj to wszystko. Ej, dobra, ale ja nawet nie wiem, gdzie mam teraz iść, stary, przydałoby się gdzieś tutaj osiedlić, wiesz? Czekaj. Idę przy ciebie, szukam jakiegoś domu. No dobra, to ja też biegnę, że może coś znajdę. Kurczę, mnie najbardziej zastanawia, wiesz co mnie najbardziej przeraża? O, widzę cię, gdzie jesteś. Mnie najbardziej przeraża to, że tutaj jest jakiś potwór niby tak jak... Ej, kurczę, co to jest? Co takiego? No, tutaj ten ptak taki jakby. A no, tak. Ej, tam jest jakiś budynek po drugiej stronie. Chodź, polećmy tam, co? W którą... W stronę morza, no. Kurde, o! Ty ryzykujesz. No, ale patrz, ej, tu jest jakiś budynek. Ej, i szczerze mówiąc... Jeżeli... Weźmy logicznie to, jeżeli tutaj jest jakiś potwór, który może nam w jakikolwiek sposób zaszkodzić, to chyba lepiej będzie, jak osiedlimy się poza miastem i może tutaj, w tym. Prawda, Toast. Dobra, to zróbmy tak. Dawaj, ale tu jest nawet takie puste miejsce. Idealnie, żeby zrobić stację badawczą Dave'a i Szczypsona. O kurde, stary. No, w sumie? Stacja szefów, stary. Dobra, stacja, trzeba dać tabliczkę stacja szefów. Jo, ale mamy, kurde, stary, tutaj miejscowe, nie? Wszystko, dobra, i kowadła nam się przydadzą, żeby enchantować. No, fest nam się to przyda. I patrz, jaki stąd widok mamy. A, tak średnio widać cokolwiek, ale to może przez to, że mam render dystans mały. Ale, no tak ogólnie to też średnio widać, no ale to nieważne, dobra, w każdym razie... Ty będziesz widział. No, ale ty widzisz miasto, bo ja nie widzę na przykład. Nie widzę. No dobra, ja daję sobie tutaj na 13, bo tak, żeby było najpłynniej. Dobra, w każdym razie, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, na którym będziemy dalej zwiedzać to miasto, które jest opętane przez jakiegoś potwora. Siren Heada, tak jak mówił tutaj, prawda, Davik. Zobaczymy, co się wydarzy następnego. Zapraszam do Davika również na kanał, tam następne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Pa, pa.